Witajcie moi kochani, co tam u was, bo ja już jestem zajechany. Wakacje, znaczy się, moje wakacje już trwają ponad miesiąc, także spoko, ale teraz jak się zaczęły wakacje, to po prostu parę dni prawie w ogóle nie spałem. I to nie jest to, o czym myślicie, tylko po prostu byłem codziennie gdzieś indziej, jeździłem i tak dalej. No a dzisiaj, z racji tego, że coś tam mama mi gadała o telefonie taty, że jest załadowany jakąś kasą i w ogóle to wziąłem, zobaczyłem, miał na telefonie ponad chyba 150 zł, więc postanowiłem to lekko wykorzystać. Kupiłem sobie tam małego jednego SMS-ika za chyba 20 zł. Wyszło mi z tego 2000 smoczych łusek. Miałem jeszcze 1000, także mam w tej chwili 3000. No i że tak powiem, pierwszy raz mogę je z spokoju wydać na loterię bez żadnego bólu serca. Bo tak to zazwyczaj loterii nie nagrywam, bo nigdy nie chcę wydawać pieniędzy po prostu, no ale tym razem to jakoś inaczej wszystko wyszło. Także nadajcie, możemy nagrać sobie taką oto loterię. Patrzę, jak tutaj wyglądają te losy, żebym coś fajnego w ogóle mógł sobie kupić. Są taki jakiś pakiet za 1200, gdzie jest ten najzwykły, ten lepszy, ten i ten. Tak bym kupił taki jeden pakiet. Pakiet tych 900. Albo też kosztuje? A nie, ta właśnie, ten 1800. To ten podziękuję, bo jest za drogi. Ten bym kupił. Trzy takie jakieś heroiczne. A czekaj, jakbym zrobił albo drugi ten w sumie. Czekajcie. Zaraz to obmyślę. Bym to jeszcze kupił. Drugi raz to miałbym i legendarny, i heroiczny już dwa razy, i te dwa razy. Jakbym mógł jeszcze sobie ten... Co to? Ura. O Boże, dzwonią do mnie, piszą do mnie. I taki jeden unikatowy za 450 i mielibyśmy tych losów od, że tak powiem, zaje Ania. Także chyba taki pakiet kupię. Tylko czy mi się to wszystko tutaj pomieści? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. To już jest 10 i tutaj jest... Raz, dwa, trzy, cztery, to jest 14. Nie mam tyle miejsca. O, dobra. Czekajcie chwilę. Elo, elo. Dobra. Teraz mi się wszystko zmieści. I mamy kupione losy. Trochę dużo tych losów. Jakiś nawet balonik mam. Co to za balonik? A, no dobra. Możemy teraz wykorzystać swoje losy. Oczywiście najlepsze jest wykorzystywanie ich od tych najsłabszych. Także najpierw bierzemy z losy za 75 smoczych łusek. I z takiego pierwszego lotu mam ulepszenie zbroi. Jeden, mogę ulepszyć sobie zbroję, także nawet spoko. Mam jeszcze na pewno drugi los za 75. I z niego mam... Wodę konwalijową leczy 100% życia. No, przyda się na ekspienie chociażby. I mamy te losy teraz unikatowe, czyli te trochę lepsze. To za pierwszy taki los mam zwój szybkiej poczty. Mam chyba tych zwoi, a nie, to mam przeźwienia. A gdzieś mam zwoje chyba poczty jeszcze. No, ale to za, takie zwoje się zawsze przydają. Mam jeszcze kolejny unikatowy, to dostałem majaka. Jakąś unikatową pierdółkę. Chcę zalosować jeszcze raz. Dostałem 40 tego czegoś. O, teraz to już inaczej wygląda. Teraz to mi się przyda. Chcę zalosować jeszcze raz. Znowu dostałem, już mam 100. Ja pierdzielę. Taką miksturę z Afriko prawie, że mam. I drugiego majaka także się nie udało. A jeszcze dostałem czerwony lampion. Nie dość, że mam żółty, to jeszcze mam czerwony. Jakie losy mi jeszcze tutaj zostały? Zostały mi dwa heroiczne i dwa legendarne. No majaki zaraz pójdą na jakąś odstrzałkę, bo mi się pewnie nie przydadzą. A my bierzemy się teraz za losy heroiczne. Z pierwszego losu otrzymałem róg z symbolem solarnym. Też leczy. Z drugiego losu mam ulepszenie dodatkowego pancerza 3. To takie dosyć chyba dobre.
I zostały mi dwa losy legendarne za 900 smoczych łusek. Los ze znakiem wody. No i z pierwszego mam miksturę legendarną. Zniszczeniem many i w ogóle to może się kiedyś komuś przyda. A z drugiego losu mam kasiury. I jeszcze los heroiczny. To najpierw wykorzystamy los heroiczny. Z losu heroicznego mam miksturę na wyczerpania, tylko że ona odejmuje, czyli jak będziemy stali na elicie drugiej, to wtedy ona nam odejmie. No i teraz mogę jeszcze użyć sobie to, bo to były niecałe 3 miliony złota. Także szału. Chyba nic mi już tutaj nie zostało. Jakieś same takie popierdółki. No i to mogę powiedzieć, że to wszystko co z mojej loterii. No, na upartego nie jest źle. Szkoda mi tych majaków, które mi się raczej nie przydadzą. No ale poczta się przyda, to może się komuś kiedyś przyda. No i oczywiście mikstury, które jak wiecie, ja już w ogóle mikstur nie muszę kupować od pewnego czasu, bo mam 1000 mikstur, które po prostu mogę używać cały czas i w ogóle się nie martwię o mikstury. Także dzisiaj to ode mnie tyle. Już chyba nie będę nagrywał żadnych odcinków eventowych, bo że tak powiem, nawet czasu nie mam. Wrócę po prostu do nagrywania ekspowisk tych do małych leveli, co tam skończyłem chyba na 24 levelku, a później zobaczymy jak to będzie, bo jak wiecie, event Noc Kupały za chyba 4 raz, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. To on drugiego. Kurde. To on drugiego już się kończy. Nie, co jest? Coś mi się popieprzyło. A on się kończy chyba 2 lipca, albo czekajcie, niech ja zobaczę, lipiec, sobota. Jakoś mi to nie chce działać, czekajcie. Jak tutaj to wszystko wygląda? Tak, jest do 1 lipca tylko, także spoko. No to dzisiaj to tyle co ode mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.